Hej, oglądacie Adam TV. Słuchajcie, dzisiaj mamy specjalny odcinek, bo dostaliśmy taką wielką paczkę od firmy Mattel. Powiedziano nam, że w środku są jakieś chyba 3 zestawy z Hot Wheelsów, które dostaliśmy od nich za darmo do recenzji. Ale olbrzymie. Tak oto wygląda. Tutaj Mattel to jest chyba opakowanie, to jest karton po jakiejś innej zabawce. To jest Polly Pocket Spin and Surprise Hotel Playset. Wątpię, żeby to było to. Także słuchajcie, otwieramy boxa i zaglądamy do środka. Tak. Wow. Ta-da! Czekaj, bo to straszliwy bajzel nam się zrobi. No. Ja cię. Rozszypujemy to wszystko, chyba, czy jak? No próbuj może wyciągać te paczki. Dobra. Ło, ale zapiszczało. Co to w ogóle jest? Zdejmiesz tego... A nie, dobra, już jest. Co to jest? To jest jakiś smog. Ale piszczy. Słuchaj, zaraz opakowania wszystko zobaczymy. Dawaj tutaj. Następną pakę. O, autka. Co to jest? Hot Wheels 20. Ojej, jakie ciężkie. A, to jest ta słynna paczka, że dostajemy 20 paczek, 20 samochodzików w środku. O, tu są pokazane jakie są chyba. Pokaż. Czy to najrzadsze. Chyba, że to dodatkowo dostaliśmy, nie wiem. Sprawdzimy, czyli jeszcze takie naklejki jakieś. I no, powiedziano... Ostatnie. Tak. Słyszałem, że są 3 paki. To jest ostatnia, myślisz? No. Co to jest? A, że to jest własny tor. Tak jakby. Czekaj, Hot Wheels. 2 auta tutaj widzę. Co to jest? 45 elementów. Super Track Pack. Okej. Okay. Także takie coś. Czy jeszcze coś tam w środku? Nie, tylko to samo. Nie. No, czekaj. O, tu jeszcze coś. Nie. Ale nie tego... się nam wyszypało. Strasznie dużo. Później na święta, albo możemy coś zrobić przykusza komuś. Może być. Z lodówki. Daj. Otwiera. I komuś wysypiemy. Dobra, słuchajcie. Sprzątamy tutaj z biurka i pokazujemy wam wszystko dokładnie. Tak. Okej, okay, tutaj są wszystkie zabawki, co dostaliśmy w tej paczce. Aha. Jeszcze są tatuaże. Mamy tatuaże, chyba są... Dwa razy to samo dostaliśmy, tak. Czy... Okej. Okay. Co tu jest napisane? Tatuaże zmywalne. Wytnij z kartonika wybrany tatuaż, usuń. Okej. Okay. To może pod koniec odcinka pokażemy. Dawaj to gdzieś może na bok. I teraz tak, pierwsza duża paka. Co to jest? Hot Wheels 20. Proszę. Zobaczmy. Ja tu szybko do kamery pokażę. W ogóle jakie to długie. Aha, zobaczcie, one są fajnie tak pozamykane. Widziałeś to, Adaśko? Zobacz to. O! Mają tam trochę luzu i fajnie widać, jak jeżdżą. Cała masa, no strasznie dużo tego jest. No, a z tyłu jak ładnie wygląda. A, i tutaj mamy 3 autka. Coś tam jest, made in Malezja. Nic specjalnego z tyłu, aczkolwiek są wszystkie marki tutaj samochodów. Czy dostaliśmy? Mazda widzę, Jaguar, Tesla. Ty, to by było fajne, jakbyśmy dostali Teslę. Później się przyjrzymy, czy mamy, ale chyba na pierwszy rzut oka chyba nie. Dobra, także to jest pierwsze, Hot Wheels 20, teraz następna zabawka, co to jest? Dokładnie, Super Track Pack, czyli 45 elementów, 2 autka i możemy chyba zbudować co chcemy. Przynajmniej tak, jaki tor? Jaki chcemy tor? Z tyłu chyba są tam pokazane jakieś takie inspiracje, o, czy coś. Że można z jakiejś góry i to spada i jakoś coś tam zrobi. No tak, no przeważnie, że z góry właśnie puszczasz, żeby się rozpędzili po prostu. O, i tu juhu. O, zobacz tutaj z prawej strony, Adaś, mamy pokazane wszystkie elementy. Część. Tak, czyli po jednym razie coś takiego, 15 takich podstawowych tych zjazdów, tak. O, jedno koło nawet mamy. Hyc, tutaj pokażę. Jakieś takie beczki. Całkiem fajny. Fajny. No, fajny. Super. Jak to jest? Super pack? Nie, to jest po hiszpańsku. Super track pack. Ok? Wow. Odstawiamy. I ostatnia paczka. Smog.
najciekawsze. Tu jest jakaś, o jest, Dragon Blast. Jest po angielsku, po polsku, Smocze wyzwanie. O proszę. Zdaje się, że widziałem reklamę tego w telewizji, ale nie jestem no, pewien. No, ja też. To było, tak? Mhm. Spoko, tutaj głowa smoka, czy ona jest ruchoma? Tak średnio. Mhm. Tu jest jakieś autko, chyba tylko jedno jest w zestawie. Od 4 lat, jakby co? Chyba kilka, tylko akurat tak sobie fajnie było. Myślisz, że kilka samochodów? Tutaj z tyłu powinno być pokazane, no, dokładnie. Czekaj. Widzisz tutaj coś fajnego? Sama ta konstrukcja jest ciekawa. I tu już na pierwszym obrazku, tutaj, zobaczcie, jest wyrzutnia i po prostu można wystrzelić samochód, uderzyć go tutaj w szyję czy w brzuch. I on chyba spada na plecy. Gdzie ty to widzisz? A tutaj, cała konstrukcja jak gdyby się przewraca. Hot Wheels albo Connect. Albo tu łapie. Aha, czekaj, tu jest zielone autko, tam jest jeszcze więcej samochodów. Tutaj... A tu jest, includes one car, czyli jest tylko jedno autko w środku. A tutaj, bo one są przeważnie tak pokazane jak tutaj, że właśnie są na wierzchu, że widać ile. Nie? A tutaj widzimy tylko jedno. Więc jest tylko jedno. Więc będzie tylko jedno. Także słuchajcie, otwieramy i oglądamy gotowe produkty. Mhm. Wiesz, tak? Ja cię. Super. No. Dawaj, Adaszko. Wyciągaj. I patrzymy. Może po kolei? I od razu, czy coś tam... Nie wiem, czy od najciekawszego, czy po kolei bierzesz? Od najlepszego. Dawaj. Ten jest najbardziej bojowy. Pokaż go. Aha. Jejku, jakie działo. No. Miejsce na jakiegoś gościa. Czekaj. Dawaj następny. Drugi, najbardziej wyścigowy. Powiem ci, że ten jest ciężki. Nie wiem, czy to jest ołów? Jakiś no. coś. Ej, to jest najbardziej wyścigowy chyba. W ogóle przypomina samolot. No. Taki odrzutowiec. Kółka podobnie jeździ? Nie, o wiele szybciej. Szybciej od tego, no. Dobra, dawaj dalej. Dalej, Niech się tu zastanowić. Ten, najładniejszy. Z numerem jakim? 16. Aha. Co tu jest? Od spodu Hot Wheels. Ford GT Rail. O, one są podpisane. To czekaj, no to już możesz szukać następnego. Czy tutaj jest coś napisane? Mattel tylko. I tu jest jakiś numer. X, nie wiem. Ten, jakiś... Bardzo poniszczony, ale fajny, taki starodawny. Aha, faktycznie. Czy tutaj jest napisane, co to jest? Project Speeder. To jest ciekawe. To w ogóle jak paszcza czegoś. No. Duże koła, ty no w porównaniu... No czego, wow. Duże, no. Jak jeździ? No całkiem spoko. Ale chyba ten właśnie najszybciej. Jeszcze później zrobimy testy, nie bój się. Może to? Aha. Co to jest? Renault Sport RS. Dada! To w ogóle. 3 Hot Wheels. Ludek jest w środku. O! I od spodu mamy F-Racer. Tyle. Coś tam. Wow. Tutaj w parce już nic? On już chyba nic? Jest najszybszy. Tak wygląda przynajmniej. Ten to jest najbardziej kosmiczny chyba z dotychczasowych. A nie, ten gość już ale ładny, ojejku, super kolor ma. No. Tutaj jest niebieski taki jasny, przeźroczysty, a pod spodem jest srebrny. I to nadaje taki, nie wiem czy to kamera odda, ale wygląda genialnie. Pod światło. Ale to. Super. To, że żółte chyba jest też szyb, fajne. Tak, tak. Szybszy. Okay. Może ile tych autek tu? No. Taki, ja może je poukładam jakoś inaczej. Mocny? Co to jest? Taki. A wiesz jak oni się nazywają? Nie bardzo. Ale który? Ten o? No. Czekaj, właśnie nie sprawdziłem. What 4.2, jeśli to jest nazwa. Nie jestem pewien. A ten? Chyba nie. Nie widzę. Może dalej. Nie.
Nie jestem pewien. Ten też ładny. Poczekaj, mamy tutaj w takim razie tych dwóch. No ten super. Taki wytrzymałe auto. A ten czarny. Czekaj, co to są za marki? Tu nie widzę, a tutaj Acura NSX. Dobra. Co to jest? Jakie kółka? Długi jeszcze, nie? Jak na auto. Może to? Super. To też. Chyba miałem takiego. Takie a co to jest? Zigzag McQueen? Nie. Chyba miałem takie autko, ale inny kolor. Nie wydaje mi się, sprawdzimy. Ale chyba. Co to jest? Tigray? Jakoś tak? Ale. Co to jest? Jest! Klapka ciekawa. To? Spoiler? Nie, klapka. W sensie to z przodu. No. Aha, tak. Widzę. Faktycznie. To też takie wakacyjne. Wakacyjna fura. Cztery miejsca. Co to jest? Avantgarde. W ogóle się nie znam na markach samochodów. To jeszcze takie są... Może mój kolega Łukasz... Egzotyczne. Jeśli będzie to oglądał, to z chęcią powie. On bardzo się interesuje autkami. O, proszę. Co to jest? Camaro. Nawet przypomina, fajne. Może z przodu grill. Tym razem też kosmiczne? Cóż to jest? Dziwne. Ale to kółko z tyłu... Duże, nie? Jakiś taki dźwięk... Ciekawe. No. A jak się nazywa? Już patrzę. Dawaj tam, Adaśko, następnego. To ma nazwę... Vandetta. Takie stare to też. Zobaczmy, Dodge. O. Dodge, chodź ja. Chyba taki, ten wygląda jak złom. Nie wygląda jak złom. Jest trochę pomalowany. Co to jest? I przedostatni. K11, nie widzę. Przedostatni. O, jak dziwnie ucięty tył. No. Tu głośniki, czy co? Chyba tak. I tu mamy napisane Torgus Crew. Cokolwiek to znaczy, ale jaki. Zobaczcie, jak się błyszczy. No. I ostatnie autko. Co to jest? Brum, a to fajnie wygląda. Co to jest? Danie. Made in Malaysia. Zielone. Lamborghini Urus. Coś takiego, tak? Urus? Chyba tak. A teraz można to ładnie ustawić znowu na półkę. Urus. Dobra. Słuchajcie, także tyle z pierwszej paki. I dalej przechodzimy. I przechodzimy dalej. Mamy tutaj jeszcze dwa tory. No i wiesz, Adaśko, użyjemy tych aut na tamtych torach. Zobaczymy, jak się sprawują. Tak. Okej, teraz otwieramy ten zestaw. Dobra, to tego daj. Tego gdzieś tu podstawię. O. I teraz tak, jak my to otworzymy? Chyba tu. Okej. Tutaj trzeba wcisnąć palca. I tu chyba podważyć. Ale, próbuj ty. Siła. Ja tu będę operować kamerą. Jak to trudno idzie. Może lepiej, żebyś ty to zrobił. Mówisz? Czekaj. Ja cię. Co to? Instrukcja. Hot Wheels. Dawaj, wyciągaj wszystkie elementy. Co to jest? Hot Wheels. Jak wygląda ten tor? Wszystkie elementy, zaczepy. Okej. O, to jest zawsze fajne. Naciągasz. A to jest wyrzutnia, czy co to? Nie, wyrzutnia. A, w ten sposób. Dobra, to dawaj, opróżnimy wszystko. Dużo tych rzeczy. A to?
Wow. Chyba gotowe. Może tutaj. Tada! Słuchajcie, tak wygląda ukończony zestaw, można powiedzieć. Musieliśmy użyć tego opakowania z Lego Ninjago, żeby dać trochę wyżej jeden z elementów. Tak. Dawaj, Adaśku, pokażmy, co tu w ogóle się dzieje. Może najpierw to. Najpierw tutaj. To jest, zdaje się, wyrzutnia. Uwaga. Działa w ten sposób. Najlepiej tu. Dawaj. Ups. Ups. Nie tak miało być. O, coś zahacza. Chyba tu. No, spróbuj. Dawaj. Poleciało. Elegancko. A drugie autko? Chyba drugie autko będzie trochę mniej się sprawowało. Dawaj. Na maksa. No. O, prawie. To dobra, to jest generalnie ta wyrzutnia. Możemy zobaczyć teraz tam. Razem z tym kołem, tak. Może lepiej ten. Dawaj, najpierw montuj pierwszego. Ej, albo we dwóch. No to dwóch naraz. Uwaga. Wow. Tutaj przemodelowaliśmy trochę ten tor, żebyście mogli zobaczyć, jak działa dokładnie ta beczka. Dawaj drugiego. Chyba jest. Dawaj teraz dwóch naraz. Teraz zrobiliśmy taki myk, że włączyliśmy pętlę jeszcze z tym księgą Monstroksa, włożyliśmy tu, bo inaczej to tak odstaje. Aha. Dawaj. I później właśnie ta wyskocznia. I na końcu taśma klejąca. Zobaczymy, czy to... No. Wypali. Nie? Chyba nie. Dawaj, jeszcze raz spróbujmy. Nie, za słabo. Teraz mamy takie coś. Właśnie ten zakręt i wyskakuje przez taką pętlę. Okej, zobaczmy, czy on w ogóle wyleci, bo jeszcze autko zmieniliśmy. Tak, na takie wyścigowe. A, z tego zestawu tutaj co było. Tak. Chyba za słabo. A spróbuj inne auto na tej samej trasie. Któreś z tych, co już tam jeździły. Chyba to. No. Tak, to chodziło o autko. To jeszcze ten trzeci. Uhu, udało ten się. Idealnie. Czyli całkiem sporo zależy od autka. Mhm. Okej, okay, teraz wszystko zbieramy z tego stołu i przechodzimy do następnej paki. Ze smokiem. Dobra. Wejdzie czy nie? No i teraz... Tu jest ok, jeszcze tam tutaj. Wow. Dawaj te może luźne. Co to jest? Instrukcja. Zobaczymy. Before you play. Zanim zaczniemy się bawić, trzeba się z tym zapoznać. Proszę. Zapoznani. Naklejki, jak w to naklejki? Naklejki. A na jest takim dziwnym papierze. Co to jest? Budynek. Jakiś budynek, no? Chyba na tym stoi smok. A to? Tu jest na auto i wyszeliwuję. Dobra, i jeszcze został nam tutaj z przodu smok. No. Samoczynnie wyskoczyć. Coś się tam dzieje. Jest. W paczce nie ma. W ogóle jakie auto? Tada. Aha. Co to jest?
Howling Heat. No słuchajcie, musicie uważać przy naklejaniu naklejek, bo my się tutaj przypadkiem pomyliliśmy i drzwi daliśmy w tym budynku, w tym miejscu. Odwrot. I jak chcieliśmy to odczepić i przykleić na nowo, no to od razu naklejka się drze, także trzeba bardzo uważać przy pierwotnym tym naklejaniu, bo już później nie ma odwrotu. Tak. Ok? Więc słuchajcie, tak wygląda ukończony zestaw. Tutaj mamy taką wyrzutnię. Oj, tam już auto jest załadowane. Dalej jest wyskocznia. I trafia niby tutaj. Tak, tutaj pokażę tak bliżej troszkę. Musimy trafić smoka tutaj. Zresztą zobaczycie, może Adamowi się szybko uda tak trafić i zobaczycie jaki jest efekt. No. Nie? Prawie. Nie. Nie chcę. Tak, słuchajcie, weźmiemy ten element z tamtego poprzedniego zestawu, czepimy go tutaj. I zobaczymy wtedy jak to działa, jak go właśnie może popchnąć. Tak. Dobra? To dawaj. 3, 2, 1, odpał! Odpał! Wow. Yeah! Teraz Adaś, tutaj ci podłączyłem. Możesz sobie stąd wystrzelić. Autka były? No. Wow. Jacie. Teraz w ogóle dałem tą wyrzutnię, którą dostajemy w tym zestawie, z tej strony. Tutaj. Czyli, czy tego smoka możemy obrócić? Za ogon? Nie pamiętam jak to się robiło. Wow. Tutaj zobaczcie, Adaś znalazł... Wow. Słuchajcie, tutaj Adaś znalazł takie miejsce, że w sumie można autka od góry wsadzić. Tak. Jedno z jednej? Drugie z drugiej. Tak. I teraz jak nam się uda coś wystrzelić, nie wiem czy nam się uda. Może... O, już jest. I tak jak widzieliście, od razu dwa autka wypadają. Wow. Także tak jak widzicie, fajny zestaw. Jest kilka opcji, jak można to ułożyć. Tylko no trzeba dobrze wyczuć tą wyrzutnię, bo... Tą też! No, z czasem tak jak widzicie, już praktycznie za każdym razem nam się udaje, ale na początku ciężko wyczuć ten moment i jak gdyby... Jak dobrze walnąć. Tak, tą siłę, jaką trzeba użyć, żeby to wyleciało. Okej, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Tak, Adaśko, który z tych trzech zestawów podobał Ci się najbardziej? Smok, auta, czy może cały ten kompleks różnych elementów? O. Tak, to mi się najbardziej podobają autka. 20 samochodów, tak? Ja jakbym miał wybrać tylko jeden, to bym wybrał ten zestaw, bo jest akurat taki dla kreatywnych dzieciaków. Jest strasznie dużo elementów, można to połączyć na naprawdę wiele sposobów. Jest fajne. Tak. Z tej trójki najgorszy uważam, że jest smok, ale też jest fajny. Po prostu mamy mniej elementów i wszystko, cała zabawa jak gdyby dotyczy tego smoka, tak? No i dobrze. Słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie na tym odcinku. O tym odcinku, bo to jest trochę wyjątkowy odcinek. Pierwszy raz zajęliśmy się zabawką jakąś inną niż klocki Lego tak naprawdę. Były tam jakieś książki wcześniej, ale to jest dla nas nowość. Tak. Powiedzcie, czy nam dobrze to wyszło, czy słabo, co możemy poprawić, co możemy... zmienić całkowicie. No i tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczyska. Siemanko.